Cześć, witam wszystkich. W tym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, będzie inbox i historia Wildcata, najnowszego produktu z Army Hobby. Otóż i zaległa prezentacja pudełka. Kiedy nagrywałem poprzedni odcinek, no to wtedy, jak wiecie, pudełka jeszcze nie miałem. Teraz otóż jest. I żeby teraz już płynnie przejść do rzeczy, zapraszam na historię tego samolotu, tej wersji i potem na inbox modelu. No to zapraszam bardzo serdecznie. Grumman Wildcat przeszedł do historii głównie dzięki takim starciom jak bitwa na Morzu Koralowym czy bitwa pod Midway, ale jego służba i rozwój na tym się nie zakończyły. Ten jednopłatowy myśliwiec z silnikiem gwiazdowym mocy w omawianej tu wersji 1350 koni mechanicznych, był to silnik Wright R1820-56, powstawał w największych ilościach właśnie już po tych wydarzeniach, od 1943 roku, właśnie w wersji FM2. Zewnętrznie samolot wyróżniał się wyższym usterzeniem. Maszyna miała oczywiście gorsze osiągi niż F6F Hellcat czy F4U1 Corsair, ale za to idealnie nadawała się do służby na lotniskowcach eskortowych, gdzie dzięki niższej niż wspomniane dwa typy prędkości lądowania samolot sprawdzał się idealnie. Oprócz czterech karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm wyposażono go także w podwieszenie dla bomb i szyny dla rakiet niekierowanych, czyniąc z niego właściwie maszynę szturmową, co umożliwiało też zwalczanie okrętów podwodnych, np. na Atlantyku, a przede wszystkim japońskich celów na wyspach Pacyfiku. Wildcaty Mark VI, Mark VI, bo tak określano ten samolot w brytyjskiej służbie, już nie jako Martlet, jak wcześniejsze wersje Grumana F4F, dnia 4 maja 1945 roku wzięły udział w operacji Judgment, drugi o tej nazwie, bo pierwszą był atak na port w Tarencie, czyli ataku na port Kilbotn w Norwegii. W jego trakcie zatopiono dwa statki i ubota. Był to ostatni nalot powietrzny na Europę w II wojnie światowej. W wersji FM2 Wildcat był produkowany najliczniej. Powstało aż 4407 myśliwców dla amerykańskiej marynarki wojennej, 370 dla brytyjskiej, co łącznie daje 4777 samolotów. Wycofano je ze służby w 1945 roku. Mamy tutaj pudełko z modelem. Tak wygląda boxart. Bardzo ładny, ciekawy. Taka ciekawostka, na którą już wcześniej zwrócono uwagę, to jest informacja o tym, że Arma Hobby otrzymała licencję na ten model od Northrop Grumman System Corporation. Tutaj boczne powierzchnie pudełka. No i tutaj tył z informacjami o schematach malowań, o których szerzej w instrukcji. Zajrzyjmy zatem do środka. Mamy tutaj w woreczku instrukcje, maski, części fototrawione, części plastikowe i plastikowe przezroczyste. No i w środku w instrukcji komanie. No to po kolei. Najpierw instrukcja,
tutaj typowa dla Arma Hobby ścieżka, że tak powiem, jej przygotowania, informacja o samolocie po polsku i po angielsku, informacja o ewentualnych problemach, na jakie można natrafić, albo co zrobić, gdy się na niektóre z nich natrafi, wykaz elementów, farb dla ataki, a career colors, life color, ammo, humble, Vallejo i Tamiya, objaśnienie piktogramów i montaż masek, znaczy montaż, sposób ich naklejania. I tutaj poszczególne etapy montażu. Montaż jawi się jako dość skomplikowany, ale myślę, że Arma Hobby przygotowała to wszystko na tyle dobrze, że jakichś ogromnych trudności nie będzie. Podwozie, co jest istotne, wkleja się w całości dopiero na końcu, nie trzeba tego robić wcześniej, co bez wątpienia ułatwia cały montaż. No i tutaj pierwszy schemat malowania i to jest pewien problem, dlatego że z jakiegoś powodu nie ma na nim żadnych oznaczeń. Musiał być jakiś błąd w druku. Podejrzewam, że Arma Hobby naprawi to. Pewnie będzie jakaś errata, chociażby w internecie. No a ja właśnie ten schemat chciałem sobie wybrać. To jest schemat z lotniskowca Gambier Bay z bitwy koło wyspy Samar 25 października 1944 roku. To jest ta bitwa, w której lotniskowiec został zatopiony, między innymi przez pancernik Yamato. Tutaj z kolei też z Gambier Bay, ale z wcześniejszego okresu. Z lotniskowca USS Guadalcanal. To jest z kolei schemat z Atlantyku. Tutaj tak samo. Ten jest z maja, ten z jesieni 1944 roku. A ten jest z lotniskowca Rudier Bay. To są pewnie też lotniskowce eskortowe. I ostatni z lotniskowca HMS Searcher. Też zdaje się podobna albo ta sama konstrukcja lotniskowców co wcześniejsze. I tutaj samolot, co ciekawe, ma zaliczone, właściwie jego pilot i samolot, zestrzelenie połowy Messerschmitta BF-109G6, czyli drugą połowę pewnie zestrzelił inny samolot albo artyleria. Obejrzyjmy zatem części. Tym razem, jak wiecie, mamy do czynienia z dwoma, a nie jak to zwykle bywało w przypadku Army Hobby, jedną ramkami. I cóż można powiedzieć? Ramki są bardzo dobrze przygotowane, elementy są bardzo delikatne, pewne nadlewki tylko występują tutaj w przypadku tych rakiet, no i może jeszcze gdzie niegdzie, ale to są takie naprawdę niewielkie nadlewki. Pewne nadlewki występują tutaj tylko w przypadku tych rakiet i ich elementów. No jeszcze może gdzie niegdzie są, ale to takie naprawdę niewielkie. Te rakiety zresztą są chyba najmniej udanym elementem zestawu. No ale to akurat nie jest zbyt wielki problem. Ja akurat najprawdopodobniej w ogóle ich nie użyję, bo w tym schemacie malowań, który wybrałem, w ogóle ich nie ma. Dwa warianty kołpaka śmigła, samo śmigło bardzo ładnie odtworzone, silnik również, choć jak wiemy były obawy jak wygląda. No ogółem tutaj też warto zwrócić uwagę na mechanizację, na wszystkie te elementy na spodzie płata.
Tutaj wnętrze kokpitu wygląda dość ubogo, no ale to akurat nie ma znaczenia, bowiem przygotowano to właśnie te elementy w osobnej ramce, te, które mają być zainstalowane w kokpicie. Widać też przygotowane miejsce do nawierceń otworów na prowadnicy, na wyrzutnie rakiet. Takie ciekawe wzmocnienia tutaj wokół punktów właśnie wypychaczy, co miało za zadanie utrudnić zapadanie się tworzywa i znakomicie spełniło to swoją rolę, bo jamek skurczowych, które były takim problemem w przypadku Army Hobby, acz może nie aż takim znów wielkim, ale jednak były, w zasadzie tutaj nie widać i to jest bardzo dobra wiadomość. Teraz ramka z elementami kokpitu, jak widać bardzo bogata, różne niezwykle drobne części, a wszystkie znakomicie odlane, dwa warianty kół, wersji z kołpakiem i bez, zbiorniki paliwa, elementy podwozia, ten element też wyginalny taki tutaj jest i jeszcze ostatnia ramka, ramka przezroczysta. Jest przezroczysta i dość dobrze oddaje to, co możemy zobaczyć w środku, czyli no pewnie wnętrze kokpitu. Maski, no maski jak maski. Bardzo ciekawie przygotowane, dobrze, że na żółtej taśmie, to jakoś bardziej mi odpowiada. No i blaszka fototrawiona. Tak się prezentuje. Sądzę, że nie powinno tutaj być żadnych kłopotów. Jest wiele bardzo drobnych elementów, czy to do kokpitu, czy do silnika, czy napędy podwozia, czy kable zapłonowe w samym silniku. No tutaj jeszcze chyba napęd, nie wiem, czy jakiegoś elementu, czy coś od sprężarki, czy coś, nie wiem, ale nawet takie drobne łańcuchy tam zostały odtworzone. I jeszcze na zakończenie karkomanie. Tutaj można je właśnie zobaczyć. I od razu widać, że naprawdę bardzo przyłożono się do ich powstawania. Mamy tutaj mnóstwo drobnych napisów. Wydają się nawet niektóre z nich wręcz nieczytelne, ale da się je przeczytać pod szkłem powiększającym. Schematów, jak mówiłem, jest 6 i tak właśnie się prezentują na arkuszu. Kokardy są świetnie przygotowane, nie ma tutaj żadnych przesunięć kolorów. No, może trochę tutaj i tutaj, ale to może też być i złudzenie. W każdym razie nie sądzę, aby to tutaj w jakikolwiek sposób było jakoś szczególnie widoczne i bardzo przeszkadzało. Folia jest stosunkowo cienka, więc problemów z nakładaniem być żadnych nie powinno, ale ryzyko, że się coś podrze, nie jest znów tak wielkie. I właściwie to by było na tyle. I tak się mają sprawy, jeżeli chodzi o Wildcata z Army Hobby. Jak się będą miały sprawy, jeśli chodzi o jego sklejanie, no to zobaczymy. No też mamy nadzieję, że będzie to wszystko dobrze przebiegało. Oczywiście jak zwykle przekonamy się już w trakcie samego sklejania. Ale myślę, że już teraz, mimo że no, model wprawdzie nie posiada takich detali, jak na przykład, nie wiem, składane skrzydła, akurat to jest taka jedyna rzecz, która może by się przydała, jeżeli ktoś chciałby odtwarzać samolot w stanie, że tak powiem, złożonym. Niemniej tutaj myślę, że tak czy inaczej zapowiada się ten model, ten zestaw na świetną miniaturę
i to, co z niego powstanie, też będzie bardzo efektowne. Ale to już, że tak powiem, w przyszłości się okaże. Taką przynajmniej mam nadzieję. I w tym odcinku to już wszystko. Zobaczymy, jak ten dwuramkowy, no poprzednie też były dwuramkowe, ale w trochę innym kontekście, bo tamta ramka dodatkowa w przypadku na przykład Hurricana to była tylko z chłopakami. Taka dodatkowa, tam jeszcze jakimiś detalami chyba coś tam jeszcze było, fotel pilota. A tutaj mamy już model w pełni, można by powiedzieć, na dwóch ramkach. Zobaczymy właśnie, jak się to wszystko sprawdzi w praktyce. No i cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego. W moim przypadku, jak widzicie, to się dość wyraźnie wyraża, bo mój fryzjer znalazł wreszcie dla mnie czas, który to ten czas ma dzisiaj wypełniony przez różne dodatkowe obowiązki, więc tym bardziej jestem wdzięczny i stąd go serdecznie pozdrawiam. Więc Wam również życzę wszystkiego dobrego, aby i Wasi fryzjerzy mieli, że tak powiedzmy, możliwość Was przyjmować. No i oczywiście, żebyście mieli też szansę już wkrótce odwiedzać sklepy modelarskie, wszystkie, jakich tylko zapragniecie. Bardzo Wam też dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za to, że jest Was tutaj tak wielu i coraz więcej Was tutaj przybywa. Bardzo Wam za to dziękuję. Niezwykle pomaga mi to w sklejaniu modeli. Ta świadomość, że mi tutaj towarzyszycie. Bardzo Wam więc raz jeszcze za wszystko serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, no i tradycyjnie dzięki, trzymajcie się, cześć!